Przypowieści Salomona, rozdział 12, część 2. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Jednym z objawów głupoty jest to, że człowiek nieudotknięty uważa, że jest mądry i nie potrzebuje rady od nikogo. Mądry wie, że wielu rzeczy nie wie i radzi się. Głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę. Głupota objawia się też przeczuleniem na punkcie swojej godności. Człowiek głupi często uważa za obelgę to, co nią nie jest. Kto mówi prawdę, wypowiada to, co słuszne, lecz świadek fałszywy kłamie. Są ludzie, którym można wierzyć, bo są prawdomówni i są ludzie, którzy właściwie zawsze kłamią i nie należy im wierzyć. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Nieprzemyślanymi słowami można człowieka bardzo zranić, bardzo urazić. Umiejętność mówienia w taki sposób, żeby podnieść na duchu, jest wielką sztuką i dowodem mądrości. Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. Jeżeli mówimy prawdę, to nikt tego, co powiedzieliśmy, nie podważy. Jeżeli kłamiemy, to nasze kłamstwo zostanie szybko wykryte. Podstęp jest w sercu tych, którzy knują zło, lecz radość mają ci, którzy doradzają pokój. Zło jest zawsze związane z jakimś kłamstwem, z jakimś oszustwem, a doradzanie pokoju, dążenie do niego zawsze wiąże się z radością tego, który dąży. Sprawiedliwego nie spotka żadne zło, lecz bezbożni mają pełno kłopotów. Człowiek, który dobrze postępuje, nie musi niczego ukrywać i nie ma wielu wrogów, w przeciwieństwie do bezbożnego. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. Jezus powiedział o sobie, że jest prawdą, a już Salomon zauważył, że ci, którzy mówią prawdę, Bogu się podobają. Człowiek roztropny ukrywa swoją wiedzę, lecz serce głupców rozgłasza głupstwo. Człowiek głupi uważa, że wszystko wie i nie może się powstrzymać przed tym, żeby swoją wiedzą się nie popisać. Roztropny się nie popisuje i waży słowa. Ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśna musi odrabiać pańszczyznę. Człowiek pracowity osiąga wysoką pozycję, a leniwy będzie w końcu musiał szukać u niego pracy. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz dobre słowo znowu go rozwesela. Już wcześniej Salomon zauważył, że język mędrców leczy. Dobre słowo nie usuwa kłopotów, ale pozwala je łatwiej znieść. Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie ich na manowce. Salomon nie twierdzi, że sprawiedliwy nie będzie miał kłopotów, ale będzie ich miał mniej niż niesprawiedliwy i nie będzie błądził tak jak on. Gnuśny nie upoluje swej zwierzyny, lecz pracowity wielce się wzbogaca. Żeby coś upolować, trzeba się wysilić. Żeby dojść do majątku, trzeba się wysilić jeszcze bardziej. Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci. Salomon uważa, że najbezpieczniej jest postępować sprawiedliwie, postępować tak, jak Bóg sobie życzy. Ten, kto występuje przeciwko Bogu, ryzykuje życiem. Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A Królowi wieku.
nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu.